Panie pośle, sprawy centralnych jeszcze. Tak jest. Dzisiaj na posiedzeniu zespołu parlamentarnego do spraw katastrofy smoleńskiej rodziny, przedstawiciele niektórych rodzin ofiar katastrofy, między innymi pani Merta, poinformowały, że wystąpiły do pana marszałka Schetyny, żeby pana ukarać za wypowiedzi dotyczące ofiar katastrofy. Jak pan się do tego odniesie? Ja się wypowiadam o ofiar katastrofy zawsze jak nie. Współczuję wszystkim rodzinom, które przeżyły tę tragedię. Uważam, że jest czymś absolutnie niegodnym i haniebnym to, co robi zespół Macierewicza i PiS właśnie z uczuciami tych ludzi. Dodawanie im nadziei poprzez insynuowanie, że to Ruscy porwali te właśnie osoby, że one gdzieś w jakichś łagrach i kazamatach rosyjskich na granicy się znajdują. Sianie nadziei dzieciom, które mają kilka czy kilkanaście lat w niektórych z tych rodzin jest czymś tak podłym, tak nikczemnym, że brakuje po prostu słów, żeby to wyrazić. Nie wiem, jakim trzeba być człowiekiem, a może diabłem, może nawet diabła takiego się nie w stanie znaleźć, jak Macierewicz, żeby powiedzieć tak okropne rzeczy, jak wygadują ci ludzie. I można sobie wyobrazić kompletny brak jakiejkolwiek odpowiedzialności, serca, wrażliwości. Są granice polityki. Nie można po prostu w nieskończoność grać tymi uczuciami, współczuciami i narażać tych ludzi właśnie na taki stres. Właśnie przeciwko temu w głębi swojego serca i współczucia dla tych rodzin protestuję. Jeśli niektóre z tych osób uważają, że mój sposób patrzenia, bo wiem, że znajdują się w traumie, nie dotyka, boli, bo w ogóle najchętniej znam takie przypadki, nie chciałbym w ogóle o tym myśleć. Są rodziny, które pochowały zdjęcia tych osób, które zginęły. Niech to w najmniejszym stopniu sobie przypominać tego, co się wydarzyło. Jeżeli uważam ja, że właśnie bezczeszczą tę pamięć ludzie PiS-u i Antoni Macierewicz, ale jeśli ktokolwiek, pani Merta czy ktokolwiek, czuje się taką czy inną moją wypowiedzią dotknięta czy dotknięty, to ja oczywiście przepraszam. Ja uważam właśnie, że odwrotnie, że przywrócić honor tym ludziom, to przedstawić prawdę, a nie spiskową teorię dzieje. To powiedzieć, jak naprawdę było. Dlatego dzisiaj na konferencji w Sejmie przedstawiłem listę osób, które weszły w skład tej delegacji, sporządzoną w Kancelarii Prezydenta 9 kwietnia o godzinie 14.29, jako jeden z elementów w sprawie kto, bo często PiS i ludzie PiS-u próbują przywrócić odpowiedzialność za skład tej delegacji, za przelot tym samolotem na właśnie stronę rządową w myśl tych spiskowych teorii dzieje. Ja właśnie chcę wyraźnie pokazać, gdzie naprawdę jest odpowiedzialność i ja nie wierzę. To nawet jeśli na chwilę ci ludzie mają poczucie ulgi, bo widzą jakiegoś innego winowajcę, nie ze swojego najbliższego kręgu, to ja nie wierzę, że im to da kiedykolwiek w życiu odetchnąć i odpocząć, jeśli nie będą znali prawdy. Tylko prawda. To jest wielkie przesłanie papieża, ale nie tylko, w ogóle całej cywilizacji europejskiej. Tylko prawda może ukoić zranione ludzkie serce. Pani Merty, pani Gosiewskiej, pani Szmajdzińskiej i każdego, kto stracił kogoś ukochanego i najbliższego. I tą prawdę musimy zdobyć, a nie pomagają w tym po prostu tragiczne, fałszywe i właśnie zbrodnicze w samej swojej literze sformułowania Antoniego Macierewicza czy Jarosława Kaczyńskiego. I dziwię się, że pani Merta czy ktokolwiek, chociaż rozumiem, bo rozumiem ten ból, dziwię się, że nie mają pretensji do nich, że oni tak upolitycznili. Czy jest ktokolwiek w Polsce, kto wierzy w dobre intencje Antoniego Macierewicza w tej sprawie? Że tu chodzi o wyjaśnienie prawdy, o to, jak naprawdę było w tej kwestii? Czy chodzi tylko i wyłącznie o zbijanie kapitału politycznego? Za to spotka Antoniego Macierewicza pana. Ja jestem głęboko przekonany, i to nie zależy moim zdaniem od tego, czy ktoś wierzy w Boga, czy nie, że zło wraca do człowieka. I to zło, które zrobił Antoni Macierewicz, wróci do niego. I on zapłaci za to samo. Panie pośle, jeśli chodzi o te wnioski, gdyby pan nie został ukarany naganą, złożyłby pan te wnioski? No oczywiście, że nie, bo ja uważam, że politycy niestety przekraczają czasami różne granice, przekraczą je i Lech Kaczyński, Jarosław Kaczyński, każdy z nas. Natomiast i oczywiście dobrze, że jest na ten temat debata publiczna. Dziennikarze, państwo, wyborcy wyrażają się na ten temat, a koledzy nie głosują na kogoś lub głosują, prawda? Jak ukarać Jarosława Kaczyńskiego za to, że przez 3 miesiące 90 dni każdego dnia kłamał, że jest mój człowiek? Jaki ma być wymiar tego? Czy jakiekolwiek sformułowanie nagana, upomnienie, kara finansowa 2000 zł ma być zadośćuczynienie za to, że połowa polskiego narodu przez 3 miesiące była okłamywana przez Jarosława Kaczyńskiego? Co na to temat pani Merka? Pani Gosiewska, tak? Przecież Jarosław Kaczyński miał być innym człowiekiem. Oni się wszyscy mieli zmienić. Joachim Brudziński, Antoni Macierewicz, mieli być inni ludzie. Jaka ma być za to kara? A nie może być też coś takiego, że oni wszyscy oszukują, kłamią, oskarżają o zbrodnie, a ja dostaję jako jedyny w polskiej polityce karę za sformułowanie, owszem, trudne, mocne, które jeszcze raz powtórzę, że też się czuję dotknięte, przepraszam, ale jednak
wychodząc z jakiejś racjonalnej tezy o odpowiedzialności kancelarii Lecha Kaczyńskiego za tę tragedię, a nie instytuując o jakimś błocie, ruskim błocie, porwaniu, zamachu i tak dalej, bezpodstawnie, bez żadnego uzasadnienia. To jest zasadnicza różnica między jednak twardą, ale jednak oświeceniową linią, gdzie się szuka racjonalnego wyjaśnienia i szuka się przesłanek, a kompletnym po prostu mistycyzmem i takim właśnie zabobonem, który reprezentuje część tego zjawiska pisowskiego. A jeśli komisja ich nie ukaże, to jak on zareaguje? To całe chyba nie ma poczucia niesprawiedliwości. Kto to się robi koza ofiarnego, Kaczyńskiego wolno wszystko, Macierewiczowi wolno wszystko, panie Kotowi nic nie wolno. To jak chcemy żyć w takim kraju, to ja się nie zniechęcam z góry, to mówię, można mnie karać, jeśli ktoś myśli, że mnie zniechęci, że ja przez urządzę inny, to nie, ja nigdy nie mówiłem, że będę inny, zawsze potem będę taki sam, na pewno się też musi z tym pogodzić, jak mnie chce wyrzucić, to mnie wyrzuci, ja, ale jak chcę mieć równowagę, jakąś odpowiedź na to wszystko, co robię, to musi zaufanować taki. Inny nie będę. Będę starał się oczywiście nie ranić, nie obronić, bo to nie jest moim nigdy cel. Ale taki jestem, taki u mnie. Taki będę to pewnie nieraz już uchwalony przez całą się prokuraturę komisji i tak dalej. Dziękuję Państwu serdecznie. Do zobaczenia następnym razem. Dziękuję Pani Małgorzato. Dziękuję bardzo.